Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Grunt, na którym stoję, na dakarowym biwaku Villa Carlos Paz, wygląda mniej więcej tak jak cały region Córdoba po wielogodzinnych ulewach. Organizatorzy odwołali odcinek specjalny rajdu z bardzo oczywistego powodu. Jego trasa po prostu przestała istnieć. Przez wiele godzin jechali zawodnicy w ulewie z Rosario na start odcinka specjalnego do Villa Carlos Paz, tylko po to, by dowiedzieć się, że OS został odwołany z powodu rozmycia trasy przez deszcze. Całe zdarzenie nie zrobiło większego wrażenia na kierowcach. Dużo wody, pioruny gdzieś tam strzelały obok, padało mocno. Zupełnie innym doświadczeniem była 600-kilometrowa podróż dla quadowców i motocyklistów. 8 godzin w deszczu, jak zwykle nikt nam nie dał znać, że może być bardzo mokro. Jeżeli by nas puścili, no to dzisiaj na pewno na pierwszym odcinku by rozstrzygnął się cały rajd. Widziałem Gonzalez, jechał na lince, Bareda miał problemy z oponą. Wobec odwołania OS-u głównym tematem rozmów na biwaku był znowu prolog. Wrażenie robiło znakomite piąte miejsce duetu Dąbrowski-Czachor. Kluczowy dla wyniku okazał się przejazd przez rzekę. Na tą wodę napadliśmy, można powiedzieć, i przednie koła były po drugiej stronie, nie dotykając ziemi pod spodem wody. No, kosztowało to nas 2 błotniki przednie, ale opłacało się. To była najlepsza strategia. Zastosował ją też zwycięzca prologu Ten Brinke, który również dojechał do mety bez błotników. Nieco gorzej prolog poszedł Adamowi Małyszowi i Kubie Przygońskiemu, którzy zajęli odpowiednio 22 i 23 miejsce. Mogło być na pewno lepiej, zdecydowanie, ale to taki trochę początek. Gratulacje dla Marka, bo pojechał naprawdę super. Trochę wyszedłem z założenia, że mogę więcej stracić niż zyskać, więc przez jedną rzekę, gdzie naprawdę można było pójść ze 100 na godzinę, ja zwolniłem bardzo, tak wydaje mi się, że do 30. Do udanych nie zaliczy też prologu 14 na mecie Rafał Sonik. Zapowiedzieli, że będzie 30 cm wody maksymalnie. Ja wjechałem po dach do wody. Zalało mi gogle, zalało mi nawigację. Jeszcze nie zdążyłem oczyścić nawigacji. Pokazali mi jedź w prawo. Kilkuset kibiców tam stało. Okazało się, że to był żart. Największego pecha miał Kuba Piątek, który w wodzie stracił 5 minut, wypadając poza pierwszą setkę w klasyfikacji. Na drugim kilometrze była rzeka. Nam też powiedziano, że ona ma tylko 30 cm głębokości, twarde dno, więc w ogóle nie trzeba się nią przejmować. Jak się później okazało, było ponad pół metra. Kiedy ja wpadłem w tą rzekę, no, zalało mi całkowicie filtr. Zawodnicy ostrzą sobie zęby na prawdziwe ściganie na etapie do Termas do Rio Hondo, choć prognozy znowu straszą deszczami. Z Villa Carlos Paz w Argentynie Marcin wyrwał Onet. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.